nie jest to pierwsza wizyta pana premiera w Rzeszowie. Uczestniczył już w kilku spotkaniach. Zawsze to były wizyty bardzo ważne dla miasta, a szczególnie dla rozwoju miasta, innowacyjności, przemysłu i naszych uczelni rzeszowskich. Ich rozwój bardzo dynamiczny w latach ostatnich, dzięki programowi operacyjnemu Polska Wschodnia, wcześniej rozwój Polski Wschodniej, olbrzymie inwestycje w infrastrukturę. Ale pora teraz przede wszystkim to znakomite zaplecze, jak najlepiej wykorzystać dla rozwoju uczelni intelektualnego, też wykształcenia tutaj w Rzeszowie znakomitej kadry i technicznej, i humanistycznej, ale co bardzo ważne, kadry dla służby zdrowia. Nasz Wydział Lekarski wymaga wsparcia też zewnętrznego, spoza uczelni, utworzenia nowego szpitala uniwersyteckiego, klinicznego. To są tematy ważne przed nami. Ja tytułem wstępu chciałem jeszcze powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pan premier jest też liderem ugrupowania, które nazywa się Porozumienie. I ta nazwa na pewno nie jest przypadkowa, a ja mogę sam jako, no można powiedzieć, polityk, bo jestem od lat samorządowcem w samorządzie wojewódzkim, a teraz od 3 lat posłem do polskiego parlamentu. Muszę powiedzieć, że tutaj na Podkarpaciu, w Rzeszowie, ale w ogóle na Podkarpaciu, nazwa tego ugrupowania bardzo koresponduje z postawą ludzi, którzy to ugrupowanie tutaj tworzą i w nim funkcjonują. To jest autentyczne porozumienie w wielu sprawach, przede wszystkim jeśli chodzi o rozwiązywanie różnych problemów, ale też i w takiej sprawie, która nieraz konfliktuje różne grupy polityczne, jak konstruowanie list w wyborach. U nas tego nie było. To się odbywało wszystko w porozumieniu. To wynika może też stąd, że takie charaktery są tych ludzi, którzy to ugrupowanie tworzą. I mi osobiście bardzo dobrze się z tymi ludźmi współpracuje, chociaż w różnych regionach to różnie wygląda. Ja o korzeniach związkowych, solidarnościowych wydawać by się mogło, w niektórych poglądach powinno mi mieć daleko od liderów ugrupowania pana Jarosława Gowina. Tak nie jest. Tak nie jest. Współpracujemy i to jest autentyczne porozumienie. Za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Oddaję głos panu premierowi i dziękuję za wizytę, obecność u nas tutaj. Szanowni Państwo, bardzo mi jest miło, że po raz kolejny mogę gościć w Rzeszowie. Rzeszów jest metropolią mojej młodości. Wychowałem się tutaj na Podkarpaciu, w Jaśle i z punktu widzenia młodego chłopaka z Jasła Rzeszów był już wtedy miastem niezwykle ważne. Z całą pewnością po 1989 roku Rzeszów rozwija się w sposób naprawdę zasługujący na uznanie. To jest zasługa wielu kolejnych prezydentów. Wiem zresztą, że mam nadzieję przyszły, jestem przekonany, że przyszły prezydent Rzeszowa, a dzisiaj jeszcze pan poseł Wojciech Buczak, chce współpracować z dotychczasowymi prezydentami tego miasta po to, żeby wykorzystywać ich doświadczenie. Reforma samorządowa, to jest przekonanie i Prawa i Sprawiedliwości, i całego obozu Zjednoczonej Prawicy, reforma samorządowa udała się w Polsce bardzo dobrze, ale równocześnie mamy takie poczucie, że potrzebna jest nowa energia, potrzebne jest świeże spojrzenie. Taką nową energię i świeże spojrzenie proponujemy mieszkańcom Rzeszowa. W tym przypadku wspólnym kandydatem całej Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Rzeszowa jest człowiek o ogromnym doświadczeniu i dorobku, zarówno zawodowym, jak i społecznym, czy w ostatnich latach także politycznym. Mam na myśli właśnie pana posła Wojciecha Buczaka. Ja mogę powiedzieć, że pan poseł oznacza się taką rzadką w polityce cechą, że jest człowiekiem dialogu, jest człowiekiem, który szuka porozumienia ponad podziałami partyjnymi. Jestem przekonany, że w taki właśnie sposób będzie sprawował urząd prezydenta Rzeszowa. Nie poprzez autorytarne, odgórne, narzucane decyzje, tylko w dialogu z mieszkańcami, szukając porozumienia ze wszystkimi siłami politycznymi. Przekonałem się o tej takiej pełnej zaangażowania i jednocześnie dialogicznej postawie pana posła, ponieważ wielokrotnie rozmawialiśmy i współpracowaliśmy, jeżeli chodzi o rozwój uczelni rzeszowskich.
bardzo i panu posłowi, i mnie zależy na tym, żeby Rzeszów stał się jeszcze ważniejszym niż obecnie ośrodkiem akademickim. To wymaga współpracy między rządem a władzami samorządowymi. Muszę się przyznać, że przynajmniej pod jednym bardzo ważnym względem tej współpracy mnie jako ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego w ostatnich latach brakowało. Mam na myśli rozwój niezwykle ważnego i bardzo prestiżowego, ale przede wszystkim ważnego z punktu widzenia społecznego kierunku, jakim na Uniwersytecie Rzeszowskim jest kierunek lekarski. Ten kierunek może się rozwijać tylko wtedy, jeżeli powstanie szpital uniwersytecki. I nie chodzi tutaj o budowę nowego szpitala, dlatego że w Rzeszowie są szpitale, które mogą z powodzeniem taką rolę odegrać. No, niestety muszę powiedzieć, że w rozmowach z władzami miasta natrafiałem na mur obojętności i braku zrozumienia dla tego problemu. Tym, co dodatkowo przemawia za kandydaturą pana posła Wojciecha Buczaka, jest jego doświadczenie zawodowe. Pan poseł wspomniał, że był przez wiele lat liderem Związku Zawodowego, przecież wcześniej i równolegle przez wiele lat pracował w przemyśle. Polska musi rozwijać się przez następne lata, co najmniej równie dynamicznie jak obecnie, ale już nie w oparciu o fundusze unijne, bo wiadomo, że tych funduszy będzie stopniowo coraz mniej. Musimy rozwijać się w oparciu o własny przemysł, własne firmy, własną gospodarkę. Pan poseł Buczak jest osobą, która znakomicie rozumie mechanizmy gospodarcze, wie w jaki sposób ściągać tutaj inwestorów, wie w jaki sposób stworzyć warunki korzystne dla przemysłu czy szerzej gospodarki. Jestem przekonany, że jako prezydent będzie rzeczywiście kimś, kto otworzy nowy etap, nowy, bardzo dobry etap w rozwoju Rzeszowa. Pan poseł wspomniał o takim bardzo dobrym porozumieniu, bardzo dobrej współpracy między Prawem i Sprawiedliwością a moim ugrupowaniem, czyli właśnie porozumieniem tutaj w Rzeszowie i szerzej w tej północnej części Podkarpacia. Rzeczywiście jest mi bardzo miło, że wystawiamy tutaj, no mamy pełne porozumienie, dlatego że mamy wspólnego kandydata na prezydenta, mamy wspólne listy do Rady Miasta i wspólne listy do Sejmiku Wojewódzkiego. Jeżeli chodzi o Sejmik Wojewódzki, reprezentantami porozumienia tu w tej północnej części Podkarpacia są dotychczasowy radni, wicemarszałek województwa Stanisław Kruczek, pan radny Stefan Bieszczak oraz doświadczony samorządowiec, społecznik, żołnierz, przedsiębiorca Bogusław Tofilski. Mamy również swoich kandydatów do Rady Miasta Rzeszowa. Tutaj pozwólcie państwo, że w niektórych przypadkach sięgnę po ściągę, chociaż w pierwszym przypadku ta ściąga do niczego nie jest potrzebna ani mnie, ani mieszkańcom Rzeszowa, bo chodzi o młodego, ale już doświadczonego radnego miasta Rzeszowa, czyli pana Waldemara Kotury. Oprócz niego na listach Prawa i Sprawiedliwości porozumienie reprezentowane będzie przez pana Pawła Cuprysia, panią Grażynę Tereszkiewicz i panią Katarzynę Osóbkę-Opoń. Zwłaszcza oprócz pana Waldemara Kotule, który jest świetnie znany mieszkańcom Rzeszowa, pana Pawła Cyklisza, który jest znakomitym prawnikiem i działa w wielu organizacjach pozarządowych. Chciałbym też zwrócić uwagę mieszkańców Rzeszowa na ostatnio zmienionych osób, panią Katarzynę Osóbkę-Opoń, która dla mnie jako ministra nauki i szkolnictwa wyższego jest wzorcowym przykładem tego, w jaki sposób powinny wyglądać kariery młodych ludzi. Zaczynała od akademickiego inkubatora przedsiębiorczości. Dzisiaj jest już menedżerem projektów i to w jednej z najważniejszych dla nas przemysłu, czyli w IT. Jest także piosenkarką, a właściwie pieśniarką, bo śpiewa poezję śpiewaną i myślę, że również te jej walory zostaną docenione przez mieszkańców Rzeszowa.
Proszę Państwa, jestem przekonany, że tak jak do tej pory Zjednoczona Prawica rządzi województwem podkarpackim, tak od 21 października, no najdalej, panie pośle, od 4 listopada Zjednoczona Prawica będzie rządzić także w Rzeszowem z korzyścią dla tego pięknego i ciągle pełnego wielkich perspektyw rozwojowych miasta.